Bardzo wam dziękuję, że przybyliście mimo niesprzyjającej aury. Witam was wszystkich. Zapraszam na nasz mały happening. Pytam więc, kim jesteś? Ale o co pytasz? Gdzie się urodziłeś? Urodziłem się na Ukrainie. Z jakich rodziców? Moja matka była Polką, ojciec Polakiem. Razem ze swym bratem walczyli w powstaniu styczniowym. Czym się zajmujesz? Piszę prozę, eseje, dramaty i wiersze. Byłem także posłem i dyplomatą. A co osiągnąłeś? Moja twórczość była 4-krotnie nominowana do Literackiej Nagrody Nobla. Komu więc dałeś życie? Mam 2 córki, Marysię i Teresę. A komu życie ocaliłeś? W czasie wojny w naszym domu ukrywaliśmy 10 Żydów i powstańców. Otrzymałem za to medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Powiedz mi, czego się boisz? Samotności. Boję się być sam i umrzeć sam. A o czym marzysz? Marzę o szczęściu. Kogo kochasz? Jesteś mi wszystkim. Kochankiem i bratem. Śmiercią, życiem, istnieniem, słabością i siłą. Czymś, co podtrzymuje we mnie resztki życia i daje złudzenie młodości. Co pomaga patrzeć na liście, tęcze, kwiaty. Co tworzy zasadniczą plecionkę mojego życia. Musimy istnieć, mój Jurciu. Jesteś moim wszystkim szczęściem, słońcem zachodzącego mojego życia. Dziecko moje, nie bądź aż tak smutny, aż tak samotny. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy samotni, beznadziejnie samotni, ale że jesteśmy ludźmi i że większego przeznaczenia na świecie nie ma. Całuję twoje najdroższe oczy i ręce. Kocham Jerzego, bo jestem gejem. Razem z zaproszonymi gościniami opowiemy dzisiaj historię Jarosława Iwaszkiewicza, polskiego pisarza, poety, posła na Sejm, nagrodzonego odznaczeniem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, ale co najważniejsze, jednego z najsłynniejszych polskich gejów w historii. Jako stowarzyszenie zajmujące się walką o równouprawnienie osób nieheteronormatywnych specjalnie nazwaliśmy to wydarzenie Jarek Ty Pedale. Bo właśnie to dzisiaj usłyszałby Jarosław Iwaszkiewicz, gdyby był osobą publiczną w Polsce. O głos prosimy specjalistkę w dziedzinie historii literatury, profesorę Ingę Iwasiów. Dzień dobry, kochani wszyscy. Słuchałam tego, co mówiliście podczas performansu i właściwie muszę to najpierw skomentować i powiedzieć, że Jarek to słyszał. Nie jest tak, że jego życie było harmonijnym życiem spełnionego mężczyzny, ale w szeptanej anegdocie, w nieżyczliwych opowieściach przecież tak o nim mówiono. O Jarosławie Iwaszkiewiczu, który posiadał władzę w świecie literackim. Był osobą wpływową dzięki swojemu talentowi i dokonaniom. Był osobą niezwykłą dzięki temu, w jaki sposób niósł ludziom pomoc. Ale posiadał także instytucjonalną władzę jako prezes Związku Literatów Polskich, jako poseł na Sejm, jako redaktor naczelny miesięcznika Twórczość. Posiadał władzę, w związku z tym mówiono o nim pierwszy pedał polski,
Tak, chciałam, widzicie, już sama nie wiem, w jakim żył ustroju i mieszają mi się języki. Otóż mówiono tak o nim i nie było to życzliwe. Założono mu także teczkę, inwigilowano go, podsłuchiwano jego rozmowy, czytano jego listy. Trzymano go wobec tego w szachu. Miano na niego tego najważniejszego haka, tak zwanego haka obyczajowego. Iwaszkiewicz nie czuł się bezpiecznie w swojej tożsamości. A teraz o tym, jak ważna jest w przestrzeni publicznej pamięć o wielkich postaciach czy ważnych wydarzeniach w naszej historii, opowie radna miasta Szczecin Edyta Łągiewska-Wijas. Chciałabym powiedzieć, wprawdzie to jest spotkanie literaturoznawcze ze świetnym wstępem pani profesor Iwasiów, ale ja chciałabym powiedzieć to, co mi jest najbliższe, czyli właśnie o obecności obrazu, o obecności słowa, które możemy zobaczyć w przestrzeni publicznej, w przestrzeni publicznej miasta. Teraz jest dużo tego, choć ciągle oczywiście za mało. Mamy, może Państwo pamiętają, angażowałam się i ciągle się angażuję, żeby w przestrzeni, w bruku Szczecina, szczecińskich ulic, chodników pojawiły się stolpersztajny, takie znaki obecności. I teraz chciałam podkreślić to, co za chwilę zobaczymy. Właśnie kwestię widzialności. Kwestia widzialności powinna być fundamentalna, tak uważam, dla wszystkich ruchów, które walczą o swoje prawa, o godność, w szczególności dla społeczeństwa LGBT. To, że unaoczniają Państwo mniejszość jeszcze z taką piękną, wizualną ekspresją, kolorowo, różnorodnie. I dlatego blokują marsze równości, bo starają się zepchnąć osoby nieheteronormatywne w cień. Chciałoby się dodać w cień mgły, w niewidzialność. A dlaczego to robią? Dlatego, że niewidzialny gej, lesbijka nie może upomnieć się o swoje prawa, bo jej nie ma w przestrzeni. Dlatego tak ważne dla społeczności LGBT powinny być właśnie te wizualne przejawy obecności. Jurek Błeszyński, ukochany Jarosława Iwaszkiewicza, pochodził ze Szczecina i tu mieszkała jego rodzina. Przyjechał tu z Jarosławem, kiedy pisarz miał w naszym mieście spotkania autorskie. Przeżyli w Szczecinie razem bardzo szczęśliwe chwile. Ale o tym nie mówi się głośno. Proszę mi wybaczyć teraz mówienie o sobie, ale byłam pilną uczennicą, czego teraz żałuję. Z polskiego miałam zawsze najwyższą możliwą ocenę. Wygrywałam konkursy i olimpiady. Potem ukończyłam z wyróżnieniem studia literaturoznawcze. Dziękuję Ci, Inga, bo miałaś w tym swój udział. Dopiero na studiach dowiedziałam się o miłości Jarosława do Jerzego, bo bez tego faktu nie dało się bowiem zrozumieć kilku ważnych utworów. Ale Maria Dulębianka była przedstawiana jako przyjaciółka Marii Konopnickiej. O tożsamości niestandardowej Marii Rodziewiczówny, Karola Szymanowskiego, Jana Lechonia, Marii Dąbrowskiej, Jerzego Andrzejewskiego czy Witolda Gombrowicza nie mówiło się o tym w szkole, a na studiach no to gdzieś tam można się było do tego dokopać. Każe się nam myśleć, że są to sprawy zbyt intymne, ale tylko wtedy, kiedy one dotyczą tożsamości i miłości odbiegających od większości. Bez ogródek się opisuje różne romanse Adama Mickiewicza, a także z mężatkami. Każdy biogram Małgorzaty Musierowicz zaczyna się od informacji, że ma męża i piątkę dzieci. Wokalista zespołu Lux Torpeda na koncertach mówi o swojej żonie i sześciorgu dzieciach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma wtedy żadnej intymności, ani żadnego nacisku na intymność. Urodzony na Ukrainie. Czy ktoś z nas urodził się na Ukrainie? No chyba dzisiaj nie ma nikogo z nami z Ukrainy, ale w naszym stowarzyszeniu są takie osoby. A kto się identyfikuje z tą tożsamością? Kto z nas chociaż raz napisał wiersz albo opowiadanie?
chyba nikogo nie będzie, ale ja myślę, że Inka w końcu zostanie uhonorowana tą nominacją. Kto z nas ma dzieci? Ja też. Kto z nas jest wrażliwy na historię Żydów? Może jest tu ktoś, kto się utożsamia z tą narodowością? Kto z nas szuka szczęścia? Kto z nas utożsamia się jako osoba LGBT? Widzicie, jak wiele nas łączy, ale przede wszystkim łączy nas to, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Więc teraz zapraszam Was na drugą stronę tego filara.